Przyjmij, najmilszy synu, szkaplerz Twojego zakonu. Kto w nim umrze, nie dozna ognia piekielnego. I to jest, bracia w kapłaństwie, drodzy bracia i siostry, pierwsza, największa obietnica Maryi. Do czego ona zachęca i do czego ona wzywa? Maryja obiecuje pomoc na drodze zbawienia, wybawienie nas od ognia piekielnego. Kto w nim umrze, nie dozna ognia piekielnego. Co to znaczy? To znaczy, że wchodzimy na drogę walki o własne zbawienie. I na tej drodze walki o zbawienie własnej duszy, o niebo, o wybawienie od wiecznego potępienia, a osiągnięcie nieba, na tej drodze Maryja nas wspomaga. I zawsze Jezus błogosławi każdemu, kto odwraca się od swoich grzechów, kto chce czynić pokutę, kto ze skruchą żyje, jeszcze się nie może wyspowiadać, jeszcze się waha, jeszcze ma wątpliwości. Już go Bóg błogosławi, już go wysłuchuje, już go wspiera, żeby wszedł na drogę zbawienia i kroczył drogą naśladowania Chrystusa. Dlatego też karmelici, śpiewając w tym pięknym hymnie Flos Carmeli, wyśpiewują zwrotkę Armatura fortis pugnantium furunt bella, tende presidium scapularis. Zbrojo potężna ludzi walczących, gdy srożą się wojny, walki, furunt bella, groźne walki, bitwy, wojny. Rozciągnij obronę nad nami szkaplerza. Rozciągnij, stan jak sztandar i broń nas, chroń nas swoją szatą, swoim szkaplerzem od pocisków złego ducha, od pokus naszych pożądliwości, od okazji do grzechu i wybawiaj nas. Bóg, jak mówi Pismo, nikogo do złego nie kusi. Własna pożądliwość nas zwodzi i kusi. I jak mówi list do Hebrajczyków, gdzie jest powiedziane w 12 rozdziale listu do Hebrajczyków, że odrzuciwszy wszelki ciężar, a zwłaszcza grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy biec wytrwale, wpatrując się w Jezusa, który zamiast radości, którą mu obiecywano, przecierpiał krzyż. Gdy Maryja przeżyła swoje zwiastowanie, wszystko miało być pięknie, czyż nie tak? Zwiastowanie, najpiękniejsza chwila. Będziesz matką, nie martw się, bez udziału mężczyzny. Dla Boga wszystko jest możliwe. Twoja krewna, biegnij, twoja krewna już jest w stanie błogosławionym, ta, która uchodziła za niepłodną. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Oto ja, służebnica Pańska. Niby wszystko miało być pięknie. Będzie wielki, będzie twój syn, zbawi lud od jego grzechów. Będzie wielki, będzie panował, wypełni obietnicę. Zamiast radości, którą mu obiecywano, przecierpiał krzyż. Dokładnie tak samo Maryja. W filmie Gladiator jest taka scena, w której Maximus, generał wojsk rzymskich, z powodu swojego sprzeciwu służby po zamordowaniu króla cesarza Aureliusza przez Komodusa, jego syna, odmówił współpracy. Zabili mu żonę, pretorianie, spalili dom, zgwałcili żonę i zabili, i jego dzieci. Z rozpaczy, co reżyser powiedział, co reżyser ukazał, już nie chciał żyć, miał dość, już nie chciał walczyć i chciał umrzeć. Na grobie swojej żony, którą pochował, znalazł go Proximo, ten, który był odpowiedzialny za walki gladiatorów i szukał takich niewolników. Został więc niewolnikiem i kiedy na placu ćwiczebnym Proximo
każe wyćwiczyć i jednego na żółto, drugiego na czerwono oznacza. Czerwony to znaczy walczący, a żółty to znaczy taka fajtłapa i razem ich łączy, żeby szli skuci łańcuchem i walczyli z gladiatorami, którzy mają ich po prostu wyciąć w pień. I w pewnym momencie ten staje, rzuca drewniany miecz, nie chce walczyć, więc ćwiczący go żołnierz chce zadać mu ostateczny cios, żeby go zabić. Proximo mówi: zostaw. Niektórym się wydaje, że nie chcą walczyć. Niektórym się wydaje, że nie umieją walczyć. Ale gdy staną na placu boju, będą musieli walczyć. I ta właściwa scena. Maximus zdziera skórę ze znamieniem swojego legionu. Stoi koło niego przyjaciel, jego współgladiator, patrząc na niego, mówi: dlaczego nie chcesz walczyć? Wszyscy musimy walczyć. Spojrzeli na siebie. Zdziera dalej skórę, krew płynie i zdziera wypalone znamie legionu. Nie boisz się bogów, to znak twoich bogów? Spojrzał porozumiewawczo: tak. Nie boisz się, że wprawisz ich w gniew? I w tym momencie taka iskra zemsty, złośliwości w oczach jego. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Niektórym wydaje się, że nie chcą walczyć. Pewna kobieta, która walczyła 34 lata o trzeźwość swojego męża. Walczyła na modlitwie, pielgrzymki, pokuty, znosiła upokorzenia, znosiła cierpliwie wszelkiego rodzaju poniżenia. No, mnóstwo trudu, cierpień, przeciwności, ale walczyła, żeby był trzeźwy, żeby odzyskała męża, dziadka, żeby odzyskała tak naprawdę towarzysza życia. I pewnego dnia ten, który już uważał, że nie walczy, wszystko mu było jedno, szukał śmierci. Po prostu jej mąż szukał śmierci, a to wypadek, a to jakieś zdarzenie, a to jeden szpital, drugi szpital, trzeci szpital. I w pewnym momencie spotkał przyjaciela górnika, bo to w Mysłowicach, który powiedział jedno zdanie. Słuchaj, masz po co żyć. Bóg cię wesprze, Bóg ci pomoże. Nie martw się, ja się za ciebie pomodlę. Dwie modlitwy. I w momencie, kiedy on się nawrócił, kiedy on zaczął trzeźwieć, ona w tym momencie podupadła. Ona przestała już walczyć o męża. I nagle ona wpadła w nałóg alkoholowy. I nagle ona potrzebowała pomocy. Ile boleści, ile cierpień, żeby łagodność, żeby wypracować w sobie łagodność, cierpliwość, dobroć, wzajemnie się wspierać, żeby walczyć nie tylko o własne zbawienie, ale o zbawienie drugiego. Dlatego też Maryja, która szła przez życie pełne walki, pełne zmagań. Największą walkę, jaką stoczyła duchową, moralną, psychiczną, nawet fizyczną, to męczeństwo serca, stojąc pod krzyżem. Kiedy Bóg jej odebrał wszystką nadzieję, całą miłość, kiedy patrzyła, współcierpiała i przeżywała mękę Chrystusa, a nie pozwolono mu umrzeć w spokoju, ale szydzono, poniżano, kpiono i jeszcze bardziej wyśmiewano w godzinie śmierci, w chwili, gdy umierał. Nie umierał spokojnie, cicho, na łóżku, wśród bliskich, ale wśród nieprzyjaciół, wrogów, szyderców, obcych, wyrwany z tej rodziny, w której żył, czyli Izraela,
czyli narodu żydowskiego, do którego przyszedł. Pewna zakonnica 30 lat w zakonie spędziła, przychodzi i mówi: Ojcze, nie dam rady dłużej, już nie wytrzymam, mam dość, występuję, nie mam żadnego wsparcia, już dłużej tego wytrzymać nie mogę. Mówię, zdaje się, że tak, ale daj sobie jeszcze 3 dni, daj sobie jeszcze 3 dni, pomodlimy się. I przez te 3 dni mówię, spójrz na to tak. Myślisz, że Maryja, bo była w zakonie maryjnym, Maryja miała lepsze od ciebie życie i mniej upokorzeń, mniej cierpień? Przecież ona wstąpiła niejako do starego zakonu, czyli wychowana była w religii Izraela, ale już wzrastała w nowym powołaniu i po 33 latach musiała wystąpić. Bo zabrano jej całą pełnię, radość życia, miłość, którą był Jezus. On jest pełnią, a jednak Izrael go odrzucił. I razem z Jezusem musiała z Jerozolimy, z apostołami uciekać poza granicę. Została wypędzona niejako, wyrzucona. I do dzisiaj jak nie uznaje Izrael Jezusa za Syna Bożego, Mesjasza, który jest współistotny Ojcu, tak również i Maryję. Czy nie doświadczamy odrzucenia, poniżenia, niezrozumienia? Czy nie doświadczamy tego samego, co w życiu Maryi? Czy jej życie było takie ciche, spokojne, bez walki, bez zmagań? Jeśli ktoś tak myśli, to mało zna Matkę, mało zna Maryję. Karmelici mówią, zbrojo potężna, ludzi walczących. Ty walczyłaś, my walczymy o własne zbawienie, o świętość, o modlitwę, o wiarę, o ufność, o czystość, o pokorę, o cierpliwość. Walczymy, wspomóż nas, rozciągnij szatę swojej opieki nad tymi, którzy walczą, którzy się zmagają, żebyśmy doszli do portu zbawienia. Dlatego też szkaplerz noś, na różańcu proś, bo kto z wiarą szkaplerz nosi, na różańcu ufnie prosi, cudów w życiu się doczeka i od krzyża nie ucieka. Amen.